Przed nami ostatnie gala Premium Live Event od WWE w tym roku, co jest dość dziwne, bo mamy końcówkę listopada. Jednak Survivor Series w tym roku to coś znacznie większego niż to, co widzieliśmy na przeciągu ostatnich lat. Nie dość, że nie mamy już durnej tradycji walk międzybrandowych, które nic nie zmieniały, to jeszcze Triple H postanowił ściągnąć z NXT nic innego jak War Games. Dwie walki w klatce, dwa ringi naraz i 10 osób w jednym miejscu. To coś, co z pewnością zapowiada się lepiej niż Raw kontra SmackDown i to może się spodobać. Pomimo tych walk mamy takie, na które można czekać i mamy też takie, na które czeka praktycznie nikt. Jednak jak to WWE ma w zwyczaju, szczególnie ostatnio, zaskoczyć mogą i mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. Chcę tylko zaznaczyć, że ten film powstaje przed ostatnim odcinkiem SmackDown, więc jeśli tam się coś pojawiło nowego, no to sorry. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, oto 11 rzeczy, które powinny wydarzyć się na gali WWE Survivor Series War Games 2022. A po więcej takich materiałów serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Również przypominam, że o 20:00 w sobotę odbędzie się transmisja na żywo tuż przed galą Survivor Series, gdzie omówimy wszystkie nadchodzące walki, jakieś newsy i jak zawsze postaramy zapewnić wam się trochę rozrywki. 20:00 sobota, nie może was zabraknąć. Ronda Rousey broni tytuł mistrzowski. Niestety od razu można powiedzieć, że najmniej oczekiwana walka tego show i również starcie, które tak naprawdę nie zmienia nic na niebieskiej tygodniówce. WWE chce budować nowe kobiece postacie, to widać, jednak problem jest taki, że przeciwko nim staje właśnie Ronda Rousey. Niby w jaki sposób Shotzi ma wyjść dobrze z walki o tytuł, gdzie zostaje dosłownie rozwalona? Ronda sama powiedziała, że nie chce tego tytułu, jednak na SmackDown nie ma nikogo, kto mógłby teraz to złoto dobrze utrzymać. Jednak może nie o samych negatywach, uważam, że nie będzie to typowy squash ze strony Rondy, a dostaniemy może coś dłuższego. Raquel stanie po stronie pretendentki, więc i Shayna aż tak nie wmiesza się w to wszystko. Pokazać mogą Shotzi z jakiejś lepszej strony, to prawda, jednak wynik i prawdopodobny przebieg walki to i tak każdy zna. To tylko pokazuje, że dywizja kobiet SmackDown leży i błaga o dobicie. WWE ogranicza DOC i Judgment Day. Przechodzimy do dość szokującej solowej walki, ponieważ po zapowiedzi Wargames wiele osób spodziewało się, że to właśnie te grupy spotkają się w klatce. Jednak nie i dostajemy solowe starcie byłych liderów Bullet Clubu. Choć czy aby takie solowe starcie, dobrze wiemy, że i tak i jedna i druga strona będą się mieszały do walki, co po prostu zabije jej przebieg. Coś takiego na Raw, jak najbardziej, jednak nie na Premium Live Evencie. Pozostaje mieć nadzieję, że WWE sięgnie po jakieś rozwiązanie, które wykluczy obie grupy i zobaczymy naprawdę po prostu solową walkę w ringu Stylesa i Balora. Na TLC 2017 zobaczyliśmy ich starcie, gdzie to AJ zastąpił Chorego Wyatta i walka była po prostu piękna, więc czemu tutaj nie zrobić coś takiego? Szczególnie, kiedy mamy tak dobrze zarysowane obie postacie. Finn Balor pokonuje AJ Stylesa. Jest w sieci informacja, że Styles nie wygrał solowej walki na Premium Live Evencie od 2019 roku? Osobiście nie sprawdzałem dokładnie, tak patrząc na jego ostatnie programy i to, że był dość długo w tag teamie z Omosem, raczej sugeruje, że coś w tym jest. Jednak prawda jest taka, że dla samej rywalizacji, jak i dla Balora, będzie lepsza tutaj po prostu porażka Stylesa. Obecnie on nie ma aż tak zarysowanej postaci, a OC, bądźmy szczerzy, to nie grupa na lata. Wydaje się, że prędzej czy później Good Brothers spojrzą w stronę tytułów tag team. Jednak Judgment Day zarysowuje się z tego na tydzień coraz lepiej i taka wygrana Balorowi i to nad Stylesem w czystej walce dałoby naprawdę wiele. Plus, sama porażka Stylesowi wiele również zaszkodzić nie powinna, jednak ktoś tutaj przegrać i tak musi. Tak naprawdę to trzeba liczyć na dobre starcie i nic więcej, jednak patrząc na przyszłość Judgment Day i na potencjał, który ma ta grupa, to Finn powinien wygrać. Bray Wyatt z walką w ringu. No tak, niestety to wielki minus pisania takiego filmu przed ostatnim SmackDown, przed galą, ale niestety tak to jest, jak gale są w sobotę. Wydaje się, że WWE po ostatnich wydarzeniach pomiędzy LA Knightem i Wyattem raczej zapowie coś dla nich na galę, bo jeśli nie, to będzie to bynajmniej dziwne. LA Knight prowokuje, policzkuje, a Uncle Howdy się odwdzięcza i dosłownie zakopuje Knighta pod wszystkim, co trafiło mu się na rękę. Więc prostym jest, że LA będzie chciał walki z Wyattem za to i to właśnie na zbliżającym się show. Chyba że WWE chce, aby Bray w swojej pierwszej walce zawalczył z kimś większym, jednak wtedy zadaje pytanie, po co był tutaj LA Knight. Bray powinien dostać coś w najbliższym czasie, ponieważ ludzie są niecierpliwi, a non-stop podobne proma sytuacji tutaj nie ratują. Szybka walka, może z jakimś elementem Uncle Howdy i historia idzie do przodu, czego można więcej chcieć. Po prostu dobry triple threat. Lekkim zaskoczeniem było ostatnie wydarzenie na Raw, gdzie to Rollins sam zaproponował triple threat z Austinem i Bobbym. Jak widać, pchanie jego face'owej postaci trwa w najlepsze.
Jednak co właśnie najlepsze, to to, że cała trójka przechodzi pewną zmianę. Rollins, jak wspomniałem, turnuje powoli, Lashley staje się coraz to brutalniejszy i widać, że ma zapęty na lekki heel turn, a Theory? No tutaj dzieje się najwięcej, ponieważ po nieudanym cash-inie widzimy kogoś zupełnie innego i można chyba śmiało powiedzieć, że kogoś o wiele bardziej ciekawszego. To właśnie dlatego ta walka zapowiada się tak dobrze, ponieważ cała trójka jest dobra w ringu i mamy trzy różne style walki. Więc po co tutaj kombinować? Dajmy im po prostu 15-20 minut, wolną rękę i dostaniemy po prostu dobre wrestlingowe show. Seth Rollins broni tytuł mistrzowski. Jednak jeśli chodzi o wynik, to raczej przewidzieć sprawę można i będzie to nadal mistrz Stanów Zjednoczonych, Seth freaking Rollins. Nie widać potrzeby, aby zrzucić teraz tytuł na Austina, który przychodzi przemianę, a postać Lashleya to jedna wielka niewiadomo na dany moment. Jeśli plotki o trzeciej walce z Brockiem się sprawdzą, to tytuł tutaj nie jest nikomu potrzebny. Rollins, jak widać, idzie dalej z tytułem, który spokojnie można powiedzieć jest najbardziej prestiżowym złotem w WWE teraz. Nie wiemy, jak potoczy się Royal Rumble i kiedy powróci Cody Rhodes, jednak jeśli dwójka ta miałaby się zmierzyć o ten tytuł, a nie o główny, to raczej też narzekać nie powinniśmy, choć to oznacza nadal do dupy sytuację ze złotem WWE i Universal. Rollins tutaj wygląda na najlepsze i najbardziej logiczniejsze wyjście i wcale to takie złe nie jest. Becky Lynch po stronie drużyny Bianki. No dobrze, ponownie zahaczamy o kwestię SmackDown, która jeszcze przed nami i tam zostanie zapowiedziana piąta kobieta, która dołączy do drużyny Bianki. Patrząc na historię i to, w jaki sposób ona ostatnio była widziana, czyli po stronie Bianki przeciwko Damage Control na SummerSlam, nie ma innego wyjścia, że to nie będzie ona. Jednak jeśli na SmackDown WWE powie, że piątą osobą będzie, nie wiem, Raquel, Candice, czy nie wiem, Natalia, to ujojoj. Hypują mocno tę niewiadomą i wydaje się, że Becky jest tutaj idealnym rozwiązaniem, szczególnie, że wiemy, że wróciła do treningów. Jej kontuzja do łatwych nie należała i zapowiadało się, że wróci w okolicach Royal Rumble, jednak medycyna coraz lepsza, a Becky znana jest z terminatorzenia. Damage Control wygrywa w War Games. No i czas przejść do pierwszej walki w klatce i tutaj sytuacja wygląda również dość dziwnie. Z jednej strony mamy mistrzynię kobiet, z drugiej jednak dość dobrze zbudowaną i zbitą drużynę, czyli Damage Control. Ciężko jest tutaj ważyć potencjalne zyski i straty dla obu drużyn, ponieważ osób tutaj jest stanowczo za dużo i każda z nich warta jest coś innego w dywizji kobiet. Jeśli chodzi o solowe gwiazdy, to drużyna Bianki jest tutaj po stronie zwycięzców, jednak walka jest drużynowa, a tam mamy Damage Control. Dlatego też wydaje się, że ich wygrana będzie najlepsza dla całego programu. Biance porażka nie zaszkodzi, bo ma tytuł i sama wielokrotnie radziła sobie z Damage Control, jak chociażby podczas Extreme Rules. Reszta kobiet? Tu trudno tutaj coś powiedzieć, ponieważ podobnie jak na SmackDown tutaj również brakuje czegoś nowego i dlatego tak wiele osób było wściekłych po tym, jak Alexa i Asuka powróciły w tych samych postaciach do tego samego programu. A może właśnie porażka i pchnięcie ich do pewnych zmian i może wreszcie coś innego? Powrót Sasha Banks. No i czas powiedzieć sobie o największym słoniu w pomieszczeniu, czy jakoś tak tłumaczy się to amerykańskie przysłowie. Temat jest męczący, taka jest prawda, informacji o jej powrocie jest więcej niż czegokolwiek innego. Jednak patrząc na tę galę, to sytuacja jest do jej powrotu po prostu idealna. Zacznijmy od tego, że jest to Boston, czyli rodzinne miasto Saszy i publiczność zareagowałoby jak nie wiem co. Po drugie, mamy na czele obu drużyn kobiety, które są niezwykle mocno powiązane z Saszą. Bianca ma z nią fajną historię z WrestleMania, a Bayley to zarazem była najlepsza przyjaciółka, jak i była największa przeciwniczka. No i po trzecie mamy również w tej walce tytuły Tag Team Kobiet, których Sasha i Naomi wcale nie straciły. Sytuacja idealna? Czyż nie? Pytanie tylko, czy Sasha chce wracać do tego bałaganu, czy może jednak Triple H, osoba, która zrobiła z niej gwiazdę w NXT, przekona Saszę do powrotu? Przekonamy się tak naprawdę już niedługo, jednak sam moment byłby naprawdę czymś wielkim. Męski Wargames match bez kombinowania. I czas przejść do walki w klatce, która zamknie to show i zapewne będzie to kawał świetnego widowiska. Bloodline kontra drużyna osób pochodzenia nieamerykańskiego, to trzeba przyznać zestawienie naprawdę, naprawdę fajne. No i jeszcze dwa ringi i gigantyczna klatka. Najlepszą niewiadomą według mnie jest Roman Reigns, który tutaj będzie wyglądał po prostu dziwnie, bo tak naprawdę przyzwyczailiśmy się do jego wielkich solowych walk, a tutaj nie dość, że klatka i dwa ringi, to jeszcze 9 osób prócz niego. Dlatego bardzo ważnym jest, aby WWE tego nie przekombinowało. Roman traci w oczach fanów, bo się nudzi, wygląda tak samo i chroni się Bloodline, jakby muchy zabić nie potrafił. Brakuje tutaj tego Romana Reignsa sprzed 2 lat, który wchodził, robił swoje i kończył. Tutaj potrzebny jest ten Roman Reigns. Jeśli to będzie rozegrane w ten sposób, że każdy będzie robił co należy, a nie wielka obrona Tribal Chiefa, to powinno być nie najgorzej.
Kevin Owens przypina samego Zayna. Jednak jakoś ta walka zakończyć się musi i czemu nie zrobić tak, aby podbudować kogoś i zarazem mocno osłabić Bloodline? Porażka tej drużynie nie zrobi nic, taka jest prawda, jednak odpowiednie przypięcie może sprawić, że zbroja Romana Reignsa zacznie się kruszyć. Sami Zayn podczas ostatniego segmentu na SmackDown pokazał, że ma historię z Owensem i nie zareagował na stan na Romku. Więc mamy historię, teraz pójdźmy do czynów i dajmy Owensowi przypiąć Zayna, aby podbudować Price Fightera i jednocześnie podłamać pozycję Zayna w Bloodline. Z drugiej strony i tak Roman obwini za to Jaya, więc kolejne problemy na linii Jay i Sami to również zapowiedź czegoś ciekawszego. Wszystko, aby nie tylko bezsensowny finish na korzyść Bloodline, który nie tylko osłabi Sheamusa, Drew, Owensa i resztę, ale też pokaże, że dalej idziemy w to kompletnie nietykalne Bloodline, a jak widać, ludziom się to po prostu już znudziło. I to dawno temu. A według was, co powinno wydarzyć się na gali WWE Survivor Series Wargames 2022? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej, jestem naprawdę ciekaw waszych propozycji. Przypominam jeszcze raz o transmisji na żywo tuż przed galą 20.00 w sobotę. Nie może was zabraknąć. Jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym nasz kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Jestem wam naprawdę niezwykle wdzięczny. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.